Siema, siema, zapraszam na sklep Genesis, link macie w opisie. Tam z kodem PLAGA dostaniecie 10% rabatu na wszystko, co chcecie sobie kupić. Myszki, klawiatury i różne takie. Sprawdzajcie, link w opisie. No, witam, witam. Cześć wszystkim, z tej strony PLAGA. Zaczynamy kolejny odcinek z gry Internet Cafe Simulator 2. Oj, się dzieje, biznes się kręci, naprawdę. Pieniądze lecą co chwilę dosłownie, co chwilę. Klientów mam non-stop. Mimo tego, że ceny są wysokie, a opinie słabe, to cały czas ktoś przychodzi. Patrzcie, jakie mam opinie. 2,4 średnia. Także naprawdę nie jest dobrze. Nie jest dobrze, ale jest kozak. O, tak bym powiedział. Bo opinie są bardzo złe, a klientów jest bardzo dużo. I pieniądze też są, bo ceny podbiłem i im to nie przeszkadza w ogóle. Jakby te ceny mówią, o, okej, jest i tak jest super. No więc dzisiaj postaram się podbić trochę walory mojej kawiarenki. Przede wszystkim kupię nowych gier kilka, żeby ludzie mogli sobie, wiecie, napitalać w gierki lepiej. To się przyda chyba. Więc bierzemy sobie Cyber The Hotfix. Nie wiem, co to jest. Oj, kolejna prośba, kurczę, mówię wam, cały czas ktoś coś chce. Kupimy sobie Half Game 4. O, czwórka już wyszła. iDev Speedrun i Fat Smoke. Dobra, i to też. Bardzo, bardzo dużo gier kupiłem. Naprawdę bardzo dużo. Teraz to muszą polubić moją kawiarnię, bo. No bo tu jest, znaczy kafejkę, bo jest bardzo, bardzo dużo gier jest po prostu. Oj, bardzo duży bałagan też jest. Ten bałagan to akurat wieczny wróg mój jest. Cały czas bałaganiam skurczybyki. Cały czas. A jak chodzi o umiejętności, to pomyślałem sobie, że. Dodam sobie w umiejętności do energii, że miał więcej energii i do bezsenności, bo dzięki temu to, wiecie, będę sobie mógł śmigać. To w ogóle bardzo tanie. Suma niewykorzystanych punktów, a to są osobne punkty. No to nieźle. To nieźle. To ja sobie tak zrobię. Prąd mi się wyłączył. Muszę szybko odłączyć z powrotem, bo mi klienci wychodzą przez to. To jest tak, jakbym ich wyprosił. A to tylko prąd się wyłączył. O i tak, obiecałem, posprzątałem sobie trochę biuro. Chociaż już widzę, że poprzesuwali kilka mebli. Nie wiem jakim cudem, ale tak to robią, że przesuwają od czasu do czasu. Ale to nie problem, to nie problem. O, mogę iść już spać. Dobra, to ja biegnę spać. Zamykam to w pieron. Policja, co jest? Nie ruszaj się, jesteś przeszukiwany. W jakim celu? O co chodzi? Nie wiem dlaczego, ale policja mnie zaczęła przeszukiwać. A, już wiem jak się plecak zakłada. Muszę o tym pamiętać jak wrócę. To żeby sobie plecak zarzucić, bo normalnie bierze się go do ręki i później się na inwentarzu się go przenosi. I tak to działa. Zaraz zobaczycie. Jedź, jedź. Jedź, jedź. Nie no, chyba nie zdążę. Myślę, że mogę nie zdążyć. Może będzie w sam raz. Dawaj, szybko. Do wyra. O, zdążyłem. Dobrze. To nie ma źle w takim razie. O, tu żarcia bardzo dużo, wiadomka. Wiadomeczka, bo na bogatości kupiłem tam. Kupiłem naprawdę wiele. Siadanko w budzie i jestem ustawiony na cały dzień. Na calutki dzień będę ustawiony. Oj, szybko. Szybko. Hops, hops, najedzony, fajnie. Teraz szybko biznesik otwieramy. Niech się dzieje. Też pada strasznie. O, byleby nie było piorunów tylko. Dobra, otwarte, pyk, opinie świetne. Jejciu, naprawdę. Dobra, wiele gier, jeszcze te trzy kupię. Muszę mieć naprawdę dużo gier. O, tu prawie wszystkie już mam. Prawie wszystkie, teraz to jest w co grać. O, ile mam hajsu? 2900. Dobra, weźmy sobie ten plecak. Gdzie to się robi tak? Pyk, myk i teraz się go przenosi tutaj. Mam dwa sloty. O, ważna sprawa się to było dowiedzieć. Aż musiałem znaleźć na YouTubie, jak się to robi. Chciałem sobie Internet Cafe Simulator 2, bak. Ziomek nagrał 30-sekundowy film, na którym pokazuje, jak się zakłada plecak. I to tyle. O, przez 20 sekund jechał windą. No, tak, taki to materiał bardzo, full wypas kontencik. Ale naumiałem się i powiem, że nie. Bardzo wartościowe nagranko. Dobra, hajzik dawaj, ziomek. Dzięki. Nie dziś się! Dobra, w miarę jest ogarnięte chyba. O, już są kolejne zgody. Już ci klepę zgodę. Siedź sobie, siedź, graj. O, także pieniądz leci mega, ultra szybko. Zaraz trzeba będzie zrobić usprawnienia. Myślę, że nazamawiam tych, jakiś z Amazora, jakichś ładnych rzeczy i będzie chyba gituwa. O nie, mam rachunki do opłacenia. Kurczę, go, płać, płać. O, żeby nie było. Nie są wysokie, ale są. Okej, to. Lampy nie. Mousepady, o, mousepady nie mam. Kupię takie wypasione, wiecie. O.
Za sztukę są. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, płacimy. I teraz dostęp. No, jak ja im dam podkładki takie wypasione, to daj pan spokój. To to będzie. Dobrze. Poza tym jeszcze chciałem plakaty na zamawiać. Najlepsze, jakie macie, poproszę. Bo teraz to mam hajs, to wiecie, trzeba nim szastać. 350. Już wychodzi bez płacenia. Dobra, takie same wszystkie będą. Dobrze, dobrze. Zamówienie. Kto tam wyszedł? Halo! O, pieniądze. Może to był ktoś od tego. Do automatu. Nie widzę żadnej ikonki. Dobra, olać to. I tak zarabiam dobrze. O, mouse przyszedł. Dobra, teraz co? Mam to po prostu położyć? I to już jest tyle? Chyba ta Heavy Black. Co to jest? To są obrazy? A to jest mousepad wielki taki. Ojejku. Ojejku, gdzie ja go położę? Okej. Okay. Mam nadzieję, że to naprawdę zwiększy tutaj grankowe doznania. Na pewno tak będzie. Dawaj, szybko. Upraszanie odklikuję i lecimy dalej. Myk. No chyba myszki nie muszą na tym leżeć, co? Chyba. O, przyjechał kolejny. Kurczę. Ziomuś, obrazy. Myk. Ale ładne. O, naprawdę ładne. Takie same wszystkie. O nie, nie upraszanie, tylko pieniążki daj. Tak, tak, tak. Nie mogę jej posprzątać, cholercia. Nawet taki jest rozpierdziel. Niestety. Tak czasem bywa. I kolejny obrazek. O, pięknie. Ale ładnie się tu zaczyna robić, no. Posprzątam chwilkę, nie posprzątam. Już muszę zatwierdzać, widzicie? To powinien na zamkniętej chyba robić. Ale po co? Lepiej, żeby kasa cały czas leciała. Mniej lub więcej, ale leci, no nie? No, wiadomka. Tatara, tara, tatara. Już ci daję dostęp. Spoko, ziomek. Nie przejmuj się. No, no, bałagan okropny. Jejku, znowu? Nie zdążę sprzątnąć. Cały czas ktoś chce. Pko. Dobrze, dobrze. To zatwierdzanie to jest mega, mega męczące. Jak będę miał automat sprzedażowy, nie wiem, czy to działa na komputery, czy na co, ale jest coś takiego, więc może to da. A może to jest do napoi? Jeron wie w sumie. Niedługo się dowiem. Niedługo się wszystkiego dowiem. Dzień dobry, sprzątam. Teraz już mogę przechodzić między tymi, bo jest tak dużo miejsca wygospodarowane. Co to? A, dobrze, okej. Okay. Wszystko się zgadza chyba. Wszystko się zgadza. Dobra, dawaj tutaj jeszcze tego ostatniego mousepada, ale wielki znowu skubany. No, ciomek, mousepada ci przyniosłem, cieszysz się? O, Mac, trzymaj. Nawet, poczekajcie, tego mogę pod myszkę położyć? Mogę. No i fajnie, i fajnie. A tu brakuje? Czy ja nie kupiłem czterech? Jestem przekonany, że kupiłem cztery. A, no nie kupiłem czterech. Albo go gdzieś wyrzuciłem, albo kupiłem tylko trzy. Możliwe, nie wiadomo tego. Nigdy się już nie dowiem. Na pewno jest komentarzy. Na pewno. Dobra, już wam klepię. Pyk, myk, cyk. Proszę bardzo, proszę sobie pracować. O, opinie są mieszane. O, bo gier jest dużo, ale jest syf generalnie, więc wiecie. Jest, mogłoby być lepiej, no. Jejku. Dobra, dobra, fajnie. Chyba muszę ceny zwiększyć znowu. Jak tam z hajsem? 2180. No, dobrze jest. Uhuhu, granko. Granko jest uprawiane dobrze. Ładnie. Okejka, okejka. O, o, tam jest śmieć. Wiedziałem, że gdzieś się tam chowa jeden. Dobra, ziomuś. Dobra, bardzo dobrze. Bardzo w pożądalu. Wiecie co, zaszaleję. My Cafe. Uwaga, aktualizacja. Kupuję nowy pokój. Nowy pokój kupiony. Ciekawe, gdzie on się pojawi. Pan poszedł w głąb, ale akcja. O kurcie. Moja klima teraz upadła. Tylko załóż klimę z powrotem. A i w każdym pokoju musi być klima osobno, pewnie co? Tak wygląda na to, jakby miała być osobno, bo nie mogłem jej postawić na pograniczu pokoju, tylko mogłem albo w jednym, albo w drugim. Więc tak się spodziewam, że trzeba drugą kupić. Ale to nic, ja kupię. Dawaj, zamazorek, klimatyzacja, myk, cyk, pyk. Nie. Znaczy, no, już zostało mi 600 dolców, ale no na to mnie jeszcze było stać. Strasznie wąski ten pokój. Jakby to było szerzej, by było fajniej. Ciężko z komputerami się tu ustawić. Naprawdę ciężko. Chyba będę musiał nowy system wymyślić jakiś. Jakiś tak zrobię. Kiedyś tak zrobię na pewno. W każdym razie moja kawiarenka dorobiła się wreszcie nowego pomieszczenia. A to dobrze. W sumie wiem, jak zrobię. Dawaj to, elo. Elo. Ustawiam sobie w ten sposób. To będzie mega godne dla mnie. O, myk. On chce zgodę. Już ci klikam zgodę, ziomek. Już, już ci klikam. Spokojna głowa. Już jest. Myk. Załatwione. No nie, no kurczę. Cyk, myk. Bardzo ładnie. Dobra. Już idę, bo przyjechała mi paczka. Szybko. Oj, oj, oj ci. Dobra, dobra. Był ten od automatu, to on nie musiał płacić. A uważać tutaj, kogo się bije. Dobra, monitorek masz. Podkładeczka. Pod myszuńkę. Ziomek. O, poszła, poszła. Płatność elektroniczna kartą poszła. Dobrze. Komputerek, cyk. No i fajowo. Mój zaczyna się tu robić naprawdę, naprawdę elegancko. Bardzo pro... No co robisz?
Łapać złodzieja! Szybko! Ciek! Oddaj to, chamiu! Myk! O ty! Co, mnie? Czemu ja jestem poszukiwany? Przecież chłop mnie chciał okraść, ziomek. Pomyliłeś ludzi. Ci policjanci dzisiaj. To naprawdę. No już umiem korzystać z mojego plecaka. Komputer mi zapierdzielił, wszystko jeszcze wywrócił. Skubaniutki. Bardzo nieładnie się zachowałeś, koleżko. Bardzo nieładnie. No nie, no teraz to... Nie, no kurczę, zamykam, bo... Zamykam, bo jest taki bałagan, że to szok po prostu. Szok straszny. Ale hamuwa, nie? Straszna hamuwa. Dobra, tu myszki brakuje prawdopodobnie. Ten, co wszedł sobie, zamknięty, ale przyszedł. Mówi, dla mnie nigdy nie jest zamknięte. Dwa stanowiska mi rozwalił, no. Nie, no masakra. Masakra, strasznie to wygląda. Ale poradzimy sobie. Skoczymy to, no. Bo ja umiem, ogarniam w takie rzeczy jak sprzątanie. No. I podkładki przy tym kombi nie było, nie wiedzieć czemu. Choćbym mógł przysiąść, że była, ale no nie ma, no. Nie ma, to nie ma. Dobra, stawiam te krzesełka bliżej. Ciekawe, co się będzie działo. Mam nadzieję, że nie będą rozwalać. Może nie będą. Chyba nie powinni. Posprzątamy tu wszystko ładnie. Teraz mam dwa pokoje do sprzątania. O nie. Najgorzej. Ile to będzie sprzątania? I oni jeszcze będą przechodzić przez oba przecież. Porozstawiałem te kompy. Dobra. Te dwa zostawiam tutaj. Tylko je trochę bardziej poupycham. I będzie git. Dobra. Proszę tą... Weź ten, to tu. I teraz to. O, ładnie. Myk. Nie wiem czemu nie zgrywa mu się. Czasami tak jest z tym monitorem. Dziwnie. To nie łapie, że ma krzesło. Trzeba kombinować. Zostaję go jeszcze bliżej. O, teraz jest cacy. I tutaj. Myk. Ach, to bardziej w stronę monitora. I wtedy jest gituwa. Dobra. Jest porozrzucane troszeczkę, ale jest dużo ładniej. Moim zdaniem. Jest dużo bardziej przestronnie. Patrzcie. To nie jest idealna kafeja? Taka wielka nagle jest. Ho, ho, ho. I tych plakatów nawalone. Wniosę kilka na tamtą część w sumie. Co mi tam? Jak są wszystkie takie same. I tak są te same. Cierhand. Tak, 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 dokładnie. Dobra, jest zamknięte jakby nie patrzeć. Ale myślę, że na dzisiaj to wystarczająco dużo się tutaj zadziało. Naprawdę wystarczająco dużo. Ja sobie poogarniam, zjem. Może zarzucę tutaj paru klientów, zarobię hajsu. I będziemy się widzieli w kolejnym odcinku. Więc dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczyska. Pa, pa, cześć, cześć.